Właściwie w każdym podręczniku do języka polskiego można znaleźć informację, że największą, a do tego nieszczęśliwą miłością Adama Mickiewicza była Marela Wereszczakówna. Niestety, nie wspomina się w ogóle o tym, że po pierwsze była ona wówczas mężatką, po drugie nie była to wcale miłość platoniczna, a po trzecie to przyszły wieszcz porzucił swoją kochankę. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Zapraszam na kolejny odcinek vloga z serii Koper na tropie, tym razem poświęconemu największej miłości Adama Mickiewicza, a właściwie prawie największej. Rodzina Wereszczaków była bardzo majętną szlachtą, znacznie bardziej zamożną od wszystkich Mickiewiczów, Zanów, Czeczotów razem wziętych. Posiadali ponad 1000 hektarów ornej ziemi i zamieszkiwali w eleganckim dworze w Tuchanowiczach, wzorcowej siedzibie kresowej szlachty. Maria Wereszczakówna, zwana Marylą, była dokładnie o rok młodsza od Adama, gdyż urodziła się 24 grudnia 1799 roku. Otrzymała staranne domowe wykształcenie, grała na fortepianie i skrzypcach, biegle mówiła po włosku i po francusku. Dużo czytała, ale nie była klasyczną pięknością. Podobno miała więcej wdzięku niż urody. Uwielbiała białe suknie, a swój nastrój podkreślała kolorowymi szarfami. Ich odcień zależał właśnie od jej nastroju. Maryla była też zaręczona, a jej przyszły mąż, hrabia Wawrzyniec Puttkamer, miał wielkiego pecha życiowego, gdyż przez całe pokolenia uważano go za osobnika, który odebrał największą miłość naszemu wieszczowi. W związku z tym w podświadomości pojawia się obraz kostycznego, starszego człowieka, który tym był tylko lepszy od Mickiewicza, że był bardzo zamożny. Nic z tych rzeczy. Puttkamer w chwili poznania wieszcza miał zaledwie 26 lat, czyli o 4 więcej od Mickiewicza, ale zdążył się już odznaczyć podczas wojen napoleońskich. Walczył dzielnie pod Lipskiem i nad Berezyną, a kampanie napoleońskie zakończył w niewoli. Był też bardzo przystojnym i inteligentnym mężczyzną. Hrabia górował nad Mickiewiczem pod każdym względem, no może poza talentem poetyckim. Maryla zresztą wiedziała, że jej matka nigdy by się nie zgodziła na małżeństwo z ubogim nauczycielem z Kowna. Byłby to mezalians, jakiej w tej rodzinie nie tolerowano. Ostatecznie zatem, gdy Mickiewicz wyjeżdżał z Tuchanowicz, był przekonany, że jego znajomość z Wereszczakówną była tylko niezobowiązującym flirtem. Żadne z nich nie posunęło się zresztą zbyt daleko i można było to potraktować w formie niewinnej, wakacyjnej przygody. Mickiewicz powrócił do Kowna i do swoich niezbyt rozgarniętych żmudzińskich uczniów i niebawem nawiązał tam ognisty romans z piękną żoną miejscowego lekarza Karoliną Kowalską. Tymczasem w lutym 1821 roku Maryla wyszła za mąż za Puttkamera. Dla przyzwoitości zemdlała przed ołtarzem, podobno z zimna. Mickiewicz i hrabina Puttkamerowa spotkali się dopiero rok później w Tuchanowiczach. Do Mickiewicza docierały zresztą informacje o białym małżeństwie hrabiny, gdyż w ówczesnych dworach ziemiańskich z reguły dziecko przychodziło na świat, pierwsze dziecko, mniej więcej 9 miesięcy lub rok po ślubie. Tutaj natomiast czegoś takiego nie było, zatem można było podejrzewać, że to małżeństwo tak naprawdę nie funkcjonowało. Tym bardziej, że Wawrzyniec Puttkamer był porządny i uczciwy, a jego żona się strasznie przy nim nudziła i zaczęła żałować swojego wakacyjnego romansu. Niebawem Mickiewicz zaczął odwiedzać ją w Bolciennikach, gdzie mieszkała z Puttkamerem. Wtedy znikali na całe dni, a Maryla traktowała swojego męża jak powietrze. Kochankowie prowadzili też ożywioną korespondencję, ale nie pisali do siebie wprost. To byłoby zbyt proste. Za pośrednika służył im Tomasz Zan, który wkomponowywał ich listy we własne. W związku z tym był jednocześnie pośrednikiem i publicznością. A przy okazji też komentował po swojemu ich zachowanie. Zakrywało to już na zupełną perwersję, gdyż Zan wcześniej sam był osobiście zainteresowany Marylą i powstał w ten sposób dziwny trójkąt, a wliczając w to hrabiego Puttkamera, nawet czworokąt. Po wyjazdach kochanka Maryla kazała układać w parku w Bolciennikach kamienie z napisami. Kamień żałobny, stracone złudzenia, stracona miłość itd. Hrabia Puttkamer obserwował to ze stoickim spokojem, pamiętając, że w ziemiańskich dworach
odlewano pomniki nawet padłym psom. Miał jednak nadzieję, że jego małżeństwo przetrwa, a był człowiekiem zbyt kulturalnym i zbyt dumnym, by rywalizować z poetą o względy własnej żony. Według nie do końca sprawdzonych informacji, Maryla w tym czasie miała urodzić Mickiewiczowi dziecko, córkę. Dziewczynka była słabego zdrowia i wychowywała się jako najmłodsza siostra Tomasza Zana. Niebawem zresztą zmarła, a Maryla usiłowała popełnić samobójstwo. Burzliwy związek z Marylą wywarł ogromny wpływ na pierwszy tom poezji Mickiewicza. Słynne balady i romanse przedstawiają kobiety w bardzo złym świetle. Są bowiem płoche, wredne, okrutne i grają z miłością. A nawet diabeł nie potrafi znieść małżeńskiego piekła. Gdy natomiast śmierć rozdziela kochanków, to miłość niszczy tego, kto przeżył. Natomiast Dziady wileńsko-kowieńskie to właściwie poetycki reportaż ze związku Maryli i Mickiewicza. W polskiej literaturze nie było dotychczas podobnego przykładu ekshibicjonizmu uczuciowego. Wszyscy w Wilnie i okolicach wiedzieli, kogo Mickiewicz miał na myśli i kogo przedstawiają osoby dramatu. Że było ciekawiej, hrabia Puttkamer osobiście chwalił utwór, który mu się na pewno podobał, i wiedział, że po prostu jego pechem życiowym był fakt, że jego rywalem był największy polski poeta. Ale był człowiekiem wyrozumiałym i cierpliwie czekał, aż sprawy się rozwiną w kierunku, na którego oczekiwał, gdyż miał nadzieję, że jego małżeństwo przetrwa, a Mickiewicza uważał za osobnika o wielkim talencie dotkniętym palcem Boga. Mickiewicz wręczył tomik z osobistą dedykacją Maryli, a ta w zamian podarowała mu klacz jezdną. Konia trzymał Mickiewicz w Kownie, w stajni Kowalskich i przyjaciele Mickiewicza ze zgrozą stwierdzili, że jedna kochanka podarowała mu konia, a żywić go musi druga. Nie zmienia to faktu, że na spotkania z Marylą Mickiewicz czasami przyjeżdżał właśnie konno. Wreszcie Mickiewicz miał już dosyć i zerwał związek, gdyż doszedł do wniosku, że do niczego to nie doprowadzi. Maryla zaprobowała jego decyzję i chyba uwierzyła osobiście, jak bardzo się dla niego poświęca i dla polskiej poezji. Z czasem urodziła Puttkamerowi trójkę dzieci i zasłynęła jako najlepsza gospodyni w okolicy. Natomiast Mickiewicz miał mieć jeszcze wiele partnerek seksualnych, w tym trzy hrabiny, co jak na przyszłego socjalistę, bo za takiego go uważano, jest dość imponującym osiągnięciem. Więcej o największej miłości polskiego romantyzmu znajdziecie w mojej książce Szokujące tajemnice autorów lektur szkolnych. A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze we wtorek o 8:30. Hej!